Witam serdecznie. Nazywam się Danuta Sterna. Pracuję w Centrum Edukacji Obywatelskiej w programie Szkoła Ucząca się i chciałam Was już tradycyjnie zaprosić na oświata. Tym razem wpis, który się ukazał, jest bardzo aktualny, dlatego że wielu z nas niestety myśli o tym, żeby porzucić zawód nauczyciela z różnych, jak wiemy, względów. I mają do tego absolutnie prawo. Żal oczywiście jest duży, dlatego że wielu z nas, bardzo dobrych nauczycieli, chce to zrobić. W tym wpisie, który zaczerpnęłam, inspirowałam się artykułem pana Pete Bernesa, są podane argumenty, które warto przemyśleć. I oczywiście takimi podstawowymi argumentami, dlaczego warto pracować w szkole, to jest to, że się ma kontakt z młodymi ludźmi, że się człowiek rozwija, że jest w ciągłym ruchu. I to oczywiście wszystko jest prawda. Ale tu pan Berns pokazał inną perspektywę. Mianowicie, na przykład pierwszy z tych punktów jest na ten temat, że nauczycielem się nie staje w ten sposób, że się kończy studia, tylko dopiero doświadczenie. I dobrym nauczycielem się staje człowiek dopiero wtedy, kiedy popracuje kilka lat i uzyska wiele doświadczeń. I to jest kapitał, który nauczyciel posiada. Tego się nie da przeliczyć na żadne pieniądze, jak gdyby. Dopiero. I szkoda by było, żeby ten kapitał dobrych nauczycieli się po prostu zmarnował, dlatego że będą pracować jako ktoś inny. Ale jest jeszcze wiele innych ciekawych punktów, które zachęcają do tego, żeby może nie opuścić tego zawodu, więc bardzo Was zachęcam do przeczytania tego artykułu. Przed podjęciem decyzji może zostaniecie razem z nami, choć uważam, że jest to bohaterska decyzja. Zapraszam serdecznie.